Jak się umiewa Twoje serce? To proste pytanie skłania do głębszego spojrzenia na to, co jest ważne i jak chcemy, aby przebiegało nasze życie. Czasami zapominamy o sile naszych słów, o ich potencjalnym wpływie na innych, a przede wszystkim o naszej wrodzonej potrzebie połączenia ze sobą i z innymi. Czasami zapominamy, że nasze słowa mają moc uzdrawiania lub osłabiania. Mówione, pisane, a nawet tylko pomyślane przekazują tyle samo. Są otulone naszą energią. Często pytamy naszych bliskich i znajomych, jak się masz. Zbyt często te słowa rutynowo wypadają z naszych ust. Kiedy kogoś spotykamy, to zazwyczaj ma miejsce delikatny przytulasek, pocałunek w powietrze, czasem w policzek i rutynowe, jak się masz. Jesteśmy wtedy zazwyczaj rozproszeni i niegotowi usłyszeć odpowiedź. A gdyby zamiast rutynowego, jak się masz, z pełną uważnością zadać pytanie, jak się miewa Twoje serce, z jednoczesną gotowością, aby usłyszeć odpowiedź. I nie chodzi tu mi o pytanie z dziedziny kardiologii. To znacznie głębsze pytanie niż to zwyczajowe, jak się masz. Mam na myśli, jak się miewa Twoje serce, siedziba Twoich uczuć, siedziba miłości, portal do intuicji, do wyższej mądrości, to serce z dodatkowym mózgiem, o którym nie wszyscy wiedzą. To znacznie głębsze pytanie niż jak się masz. To pytanie o to, czy Twoje serce jest otwarte, czy daje i przyjmuje miłość. To pytanie o to, czy jesteś w stałej łączności ze swoim sercem. Gorąco polecam zadanie tego pytania chociażby tak na próbę. Zwróć wtedy uwagę na reakcję, która się pojawi i zobacz, jak się czujesz, gdy zadajesz to pytanie. Na początku możesz zobaczyć pytający wyraz twarzy, ale w ciągu kilku sekund zauważysz, że wszystko się zmienia, gdy osoba pytana chwyta Twoją intencję i uśmiecha się od środka. Praktykuj to jako uścisk dla Twojej duszy, a nie jako pustą zabawę. Rzeczy się zmieniają i my się też zmieniamy. I w porządku jest ewoluować i dać sobie przyzwolenie na zmianę pewnych zachowań. Uwolnić się od istniejących norm, pozwolić sobie na sposoby, które będą bardziej współbrzmieć z nami, stworzyć nowe tradycje i uwolnić się od starych. Powszechnie przyjmuje się, że bycie uważnym jest jednym z najważniejszych aspektów dobrej komunikacji, dobrej relacji. To niby takie oczywiste. Jednak jeśli poświęcisz chwilę na rozważenie ostatniej rozmowy, którą odbyłaś, może się okazać, że nie zwracałaś w niej takiej uwagi, jak ci się zdawało. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad własnymi problemami, gdy koleżanka opowiadała ci o swoim złym dniu w pracy? Kiedy rozmawiasz z innymi, czy uważnie słuchasz i odpowiednio reagujesz, czy po prostu czekasz, aż skończą, abyś mogła wyrazić swoją opinię? Wszyscy to od czasu do czasu robimy i nie ma w tym nic złego, to takie ludzkie, naturalne. Podkreśla jednak, dlaczego ważne jest, aby być uważnym podczas interakcji z innymi osobami. Warto zatrzymać się, aby połączyć się ze sobą w bezruchu i z innymi w rozmowie. Połączenie wtedy karmi ludzkiego ducha, ożywia nas, ale najpierw musimy zacząć to od siebie. A tak przy okazji, jak się miewa Twoje serce? Sobie też mogę zadać to pytanie, jak miewa się moje serce. Często to pytanie sobie zadaję, bo dla mnie ono jest bardzo ważne. Pomaga mi to pytanie upewnić się, czy aby moje serce jest nadal otwarte. To pytanie przypomina mi, aby zatrzymać się i poczuć obecną chwilę. To pytanie pozwala mi się zastanowić, czy podążam za swoim sercem przez cały dzień, pozwalając mu wpływać na moje decyzje. To pytanie pozwala mi uświadomić sobie, czy komunikuję się ze sobą i z innymi z poziomu serca.
To pytanie pozwala mi śmiać się, płakać i śpiewać. To pytanie pozwala mi zachwycać się tym, co pojawia się w moim życiu. To pytanie pozwala mi wyrażać wdzięczność za najdrobniejsze rzeczy. To pytanie pozwala mi sprawdzać, czy nadal mam połączenie ze swoją intuicją. To pytanie pozwala mi przyznać się, że w czymś sobie nie radzę i potrzebuję niewielkiej pomocy moich przyjaciół. To pytanie mi przypomina, czy aby nadal jestem dobrym człowiekiem. To ważne pytania, które powinniśmy często zadawać sobie i innym i na nie odpowiadać. Dbanie o swoje serce to rola, której nie można nikomu delegować, nie można nikomu zlecić ani powierzyć komuś innemu. Jasne, inni mogą zadawać to pytanie, jak miewa się twoje serce, ale tylko ty możesz naprawdę odpowiedzieć na to pytanie i tylko ty możesz zrobić to, co konieczne, aby zmienić odpowiedź, kiedy ta pierwsza, którą słyszysz, ci nie pasuje. Śmiało przecieraj szlaki, zadając to pytanie. A moje dzisiejsze pytanie do ciebie brzmi: jak się miewa twoje serce? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.